Hej ludzie, Repu. Majos z tej strony jest ze mną Repu. Tak, ja jestem Repus, a on jest Majos. Zamieniliśmy się na dzisiaj. Tak. A ty co, spizgany? Tylko tak. Tak. Dobra, jaki mam limit wojska? 6 oddziałów więcej. Możemy podbudować trochę tą armię. Co by... 12, 6, 7, 8, 5, 4. Czyli damy wam 4000 armat dodatkowo. 3000 armat dodatkowo i 3000 piechoty. Tacy tam kuźwa Turkowie na granicy. Ja. To są dobre ziomki migranty. Tak zrobimy. 3000 piechoty raz. I 3000 armat. Stać mnie? Stać mnie. Ledwo, ale stać mnie. Jak coś mam 7000 hajsu. Nie no, jeszcze zarabiam 10, nie? Miesięcznie, także na razie mnie stać. Jakbym miał kiedykolwiek problemy ze skarbcem, to znowu będę wybierał się na questa szukania skarpety. O, przydałby mi się lepszy doradca. Wszystkich mam na poziomie pierwszym, bo tak mało zarabiam. W sumie mógłbym wymienić administracyjnego typa na poziom drugi. Nie, nie mógłbym, bo zacznę tracić kasę. Wow. Nie. A jeszcze Baludżystan jest... Aha. Grałem z Kurlandem, miałeś wasala Hordy Astrakon będące protestantami. Aha, ciekawe. Misjonarz siedzi na dupie, nic nie robi. Jeszcze do roboty, masz tylko jeszcze jedną trzecią świata, jedną trzecią Azji do nawrócenia. U mnie akurat wszyscy pracują, wszystko. O, nawróciłem Wilno. O, idea militarna. Idea czy technologia? Chyba idea poszłaby, a nie artylery fire plus 2 dostanę. Do końca tej serii mam zdobyć 1500 developmentu. No, może się uda. Zobaczymy. Fort maintains i fort defense. Ile mam fort maintains? Wolę technologię. Mogę 3 lata szybciej podnieść technologię militarną. Nowe działa. Zaraz przed wojną z Bengalem może się przydać. Ile punktów więcej mnie to kosztuje? Plus 30% z 600? Jakieś 20 punktów. Whatever. Poink! Chyba mam lepszą technologię militarną. Nawróciłem na poli. Brawo, gratuluję. Ile jeszcze buta? O Boże, jeszcze dużo buta ci zostało do nawrócenia. Okej, okay, armia... Dam radę. ...się wyszkoliła. Jeszcze nie do końca, czekamy jeszcze na jedną armatę. No nie, agent discovered. Dobrze, że nie w Malwie. Dobra, z Bohemią skończę polepszenie relacji. Potrzebny jest dyplomata teraz. Daj na trójkę. No. Miałem taki właśnie zamiar. Ferrara. I claim na Romanie. I 2 Tredentwory i połączy się w końcu z Włochami. Mam tylko 97 Rages Unity, no kurde no. Ja mam 95. Po 25% bonusie z idei. Ej, a powiedz mi, czy to moje wojsko na granicy hinduskiej wygląda, jakbym miał ich atakować? Nie wiem, ale te dwie armie, gdzie masz po 50 tysięcy, masz wyczerpanie. 2% i 4,5% u Markot. Jo jebie, jaki bun w Wilnie! Jaki? Ile tam ludzi wybuchło? 50 tysięcy! Jeszcze zeloci ich katoliccy. Zaraz na bucie do nich dojdę. Yeah. A nie, but chyba zabierał ile tam? Dwa militari, parę, jest dużo małych prowincji tutaj. To już wolno, żeby religia się nawróciła tam w Wilnie i nawróci ich ponownie. Oni nie nawracają chyba religii. Tylko dają modyfikator religious, coś, religijne represje albo coś takiego, że zwiększa ci się unrest w tej prowincji. Już chyba nie nawracają... Jeżeli nie są z twojej grupy religijnej, o to mi chodzi. Mhm.
Jeżeli to by byli, nie wiem, Shia Zilos albo Ibadi Zilos, to wtedy by nawracali krańcy. Okej, jesteś gotowy na wojnę z Malwą? W sumie? Chyba tak. No to slow. No to slow. Pauza. Ty wypowiadaj wojnę Malwie, ja wypowiem wojnę Bengalowi. Bengal mogę dołączyć jako osobne państwo. Kurde, Bengal wziął sojusz z Huai jeszcze. Czemu nie mówiłeś? Wziąłem z nimi, że mają dołączyć. Bo teraz to zauważyłem. O, ale ja mam imperializm na nim, okej. Okay. I Delhi ma dołączyć do tej wojny i Otomani mają dołączyć do tej wojny. Okej. Okay. Czemu mnie nie zaprosiłeś w ogóle do swojej... Albo nie, w sumie, bo ty miałeś nie. swoją wypowiedzieć. Wypowiadamy osobne wojny, dobra. Czyli Malwa... Malwa mnie nie interesuje, Huai też mnie nie interesuje. Mam klejmy na całej granicy z Bengalem, więc po prostu wojna z Bengalem. I w takim razie, jak bierzemy tylko granicę, to nie będziemy się zapuszczać po jego kapitol. Ja też mam się ruszyć na Bengal? Tylko przejdziemy... Ja też mam się na Bengal ruszyć o prowincję, tak? Jiachang. Okej. No. To jedę na Jiachang. To dobrze. Okej. Daj mi chwilę. Ilu mam generałów? Zero, oczywiście. To jest mój król. Tak? Najlepszy pomysł na wojnę. Ile generałów? Zero. Wow, mój następca. 0,2,6, 0,2,5,0. No cóż. Jeszcze mogę stworzyć jednego generała. 1,4,2,1, okej. Okay. Jak widać, mój kraj nie potrafi mieć dobrych generałów. I teraz 2 miesiące nie mogę wziąć podatki wojenne. Perfekto. No właśnie, wy zdążycie do tych buntowników z Wilna? Powinniście, jesteście już w Litwie. Repus nawrócił na poli, a ja co zrobiłem w swoim życiu? Boję się zaatakować Malwę, yes you can do it. What the fuck, 44 Bengalczyków. Czy oni nie są z tobą w trakcie wojny? Bengal? Chyba nie jest w takim razie. Czy Bengal nie dołączył? Nie dołączył. O kurde. To trochę... Bo wypowiedziałeś w tym samym momencie wojnę i zdecydowali i dołączyli się do twojej. O, oni mają 70, 80 tysięcy ludzi. A w takim razie Malwą się nie przejmuj. O, Malwą się nie przejmuj. No w sumie nie przejmuję się, bo nie mam z nim wojny. Tylko Bengal i Huai. Tak? Nie masz? A, bo zerwali sojusz. Będzie ciekawie. O, zdążyłem do tego Wilna. Teraz anuluj generała. Chcecie mi się jeszcze w Etiopii, to jest najbliższy bunt. No to gdzieś podejdźcie do Konstantynopola. O, ale 58 tysięcy, tak trochę. 61 kolejne tysięcy idzie. Ta wojna. Nie wiem, czy zdąży wojsko przerzucać i ogarniać się tutaj dzieje. Ta wojna będzie ciężka. Ja bym musiał zgrupować swoje armie. I dać się gdzieś zaatakować w górach. To jest chyba moja jedyna szansa w tym momencie. Dobra, w takim razie się wycofujmy od niego. Musimy zgromadzić swoje wojska. On mnie atakuje w górach, okej. Okay. Nie, na wyżynach. O, stack wipe na armii Delhi poszedł, kurde no. Armia jest w trakcie ataku. Okej. Okay. Tracimy tyle samo ludzi. On ma przewagę liczebną. Czy nie jest zbyt wesoło na razie? No, teraz doszły posiłki. Wygram morelami, chyba że jego wojsko zdąży go wesprzeć. Nie, zmienił zdanie. Okej. Okay. Wygrałem. Ale straciłem połowę armii. Ale wygrałem. Worth it. Znowu mnie atakujesz, okej. Okay. Kolejną 50 stakiem. Atakujesz mnie bez generała, jesteś odważny. Znaczy głupi. Nie żeby mój generał był jakoś, wiesz, specjalnie dobry. Aha, wiem dlaczego mnie atakuje bez generała. Bo mnie 90 tysiącami zaatakuje. Chyba, że to wygram, za mnie jego posiłki tu przyjdą. 5 dni jeszcze. Chociaż w to wątpię. No, dotarli. Teraz będzie stack wipe z mojej strony zapewne. Kiedy?
No, moje posiłki nawet tam nie idą w tym kierunku. Dobra, wycofujmy się w takim razie. Póki jeszcze mogę wybrać, gdzie się wycofać. Race World Taxes, zarabiam 90. Ja też to mogę ci na najemników podesłać. No jeszcze mam 100 tysięcy MPR-a, spokojnie. Po prostu się muszę wycofać i przegrupować. Muszę zebrać, moje armie muszą chodzić, wiesz, wszystkie obok siebie. A moje wojsko w końcu wraca na wojnę, to co było u ciebie. Stop, 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 stop. Takie trochę, dobra, rozmyślili się. Myślałem, że 102 tysiące idzie na moje 30. Na oknie dyplomatycznym pokazuje, że dołączyłbyś do mojej wojny przeciwko Bengalowi. No to wzywaj. Proszę bardzo. Dobra, jeszcze moment. Akceptuj. Minus 2. Ryzyka buntu w każdej prowincji. Ohoho. Tracę 1000, ale tak dalej. A Amirsi? Ile wy macie Amirsi Loyalty? Macie 50 Loyalty. No i możecie stracić 10 Loyalty w sumie. Czemu by nie tracić Loyalty? Tracenie Loyalty jest bardzo dobre. Mi się tam podoba. I jak stracicie 15 Loyalty, to też się jeszcze nie obrazicie. I jest napisane, że ty możesz się dołączyć do mojej wojny. Spoko. Modyfikatory dotyczące generałów dotyczą króla i następcy? Chyba tak, mi się tak wydaje przynajmniej. Repus, powiedzieć ci fraszkę. Ja jebie. Dawaj. O, Bohemia idzie 30-60 tysiącami. 130 tysięcy sobie stoi i chilluje obok ciebie. Jakie mam tam wyczerpanie bierze? 5%, wow. 5% ze 130 to już atakują cię. Stop. O, zlokowali się. Jak pięknie. Oni chyba tych 60 nie widzieli. Fuck. Ludzie przeciwko mnie do koalicji powchodzili. Skąd ja mam 131 tysięcy, znaczy 131 tego, agresywnej ekspansji? O. Życie. Kiedy ja uzbierałem? Ta jedna prowincja warta 36 developmentu nie mogła być... Nie mogło być to 131 tego, agresywnej ekspansji. Chyba, że ja dołączając do twojej wojny dostałem agresywną ekspansję. Ale dlaczego? Nie miałeś kogoś trusa? Nie, na pewno nie z Malwą. O, patrz na tą bitwę tam. O, 115 dyscypliny kontra 100. Repus dzieci rodzi, koniec świata już nadchodzi. What the fuck? Co wy piszecie? Widzisz tą bitwę? Którą? Tą, którą zaraz przegrają. 115 dyscypliny kontra 100. Tyle. 130 tysięcy przeciwko 180. Raczej to drugie przewyżyło. Nagle tracę kasę. I umarł mój król. 404 i następca 353. Nadal nie mogłem go nazwać. Ale 353 następca jest całkiem. Królu. Ile ma lat tak w ogóle? 12. Okej. Okay. 3 lata regencji są akceptowalne. Tylko, że nie mogę go zamienić przez 3 lata w dowódcę. Podnieś stabilność? Wow. O, Francja idzie 80 tysiącami. Nie mam punktów, żeby podnieść stabilność. Słyszałeś? O, co? Francja idzie 80 tysiącami. Nie ma to jak iść prowincja obok prowincji i cały czas mieć 5% wyczerpania. Elon ma Empire'a, się w ogóle tym nie przejmuje. Poświęcają się dla dobrej sprawy. To była wczorajsza fraszka, wiem. Bengal atakuje Delhi. Uwolnię sobie państewka w tej Malwie. I musimy odbić nasz... O, Bengal poszedł na Delhi. Fort. Przydałoby się pozbyć tej jego armii. Chłopie, jest... ty musisz jego armii, 100 tysięcy Bengalu przyszło tutaj. Mam techno. No i tu jest jeszcze 45 u mnie. Pff, ty się 45 przejmuje. No przejmuję! Francja flotą przypłynęła. Uwierz mi, że się przejmuje 45. Francja się zdesantowała. Nice. What the fuck. Kiedy Francja przerzuca wojska drogą morską, wiesz, że coś się dzieje. Jest, że będzie wpierdol. King's Court. Tu.
Jakie są filmy Repusa? Super. Ten suchar. Stop. Czy tu są... Jest płasko, a kto dojdzie wcześniej? 12? 10? Nie, oni dojdą wcześniej, no dobra. Odpuszczę. Spróbuję się zająć tam armią od Bengalu. Myślę, że wszystkie moje nie, wojska jednocześnie... Nie, Barsanki dołączyło się... Jak będą atakować na Farmlandzie, to może damy mu radę. Jeszcze on nie ma tak generała. Państwa... Ale ma 23 tysiące armat, Boże. Państwa te afrykańskie dołączają się do koalicji przeciwko mnie. Gdzie w ogóle Barsangli leży? Ja mam Chiny przeciwko sobie w koalicji. Barsangi to jest jednoprowincjowy typek na morzu, który dołączy się do koalicji przeciwko Ottomanom. Najty? Myśli, że jest silny. Najty, Ferrara, Papal State, co wy tutaj chcecie? Z czym do ludzi? Dobra, stop. Czat w co gra i kim gra? Co? O, zlokowali się na wpierdziel. Chcesz obejrzeć kolejny wpierdziel na tych, na Malwę? Majos. A, mogę, jeżeli będzie jakiś interesujący. A no bardzo, jeszcze Francja się dołącza. Nie, Francja idzie obok akurat. A nie, dołączyła się. O Boże. O, jeszcze Francja do tego. Jeszcze generał, kurwa, gówno, kurwa, jego mać dowodzi. Uuu, tracę po 2000 na moje 200. Właśnie widzę. On ma maksymalne morale 6-3, ty masz maksymalne morale też 6-3. Ciekawe. Nie, on ma 5-4, ja mam 6-3. Mi pokazywało 6-3 przy obydwóch. Po prostu nie umiesz patrzeć. Możliwe. Moje okulary musiały być skierowane nie w tą stronę, gdzie patrzyłem. Dobra, czy zdążymy go zaatakować, zanim przyjdzie 40, kolejna armia tutaj? Miejmy nadzieję. Będziemy się bić na farmlandach, on nie ma generała. Ale idzie 40 parę tysięcy znowu. Aucie. A za 40 tysięcy Bengalu zniszczy. 90 kontra 50. Okej, okay, wygramy to. Chociaż straty mamy porównywalne, co jest trochę dziwne. No kurwa, szybciej, łączcie się! Fire Rangers, Megazord, szybko, lecimy! Dokąd ty się wycofujesz? Będziesz się wycofywać, Bóg wie gdzie. Dobra. W tym razie przesuwamy armię do przodu. Ja podniosłem podatki wojenne? Nie. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem. Ale z minus 3 wróciłem na plus 11, także to był mój błąd. Wrócili cwaniaki. Chengdu też jest niezłą prowincją, żeby go zaatakować, bo to też są farmlandy. Ma generała 012. O. Tak średnio jestem przyzwyczajony do takich słabych jednostek. Ej, dostali porządny wpierdol. No nie dziwię się. Gdy masz więcej wojska niż oni razem chyba. No chyba tak. No. To jak mają nie dostać w pierdzie. Dasz mi odbić mi fort. Okej. Okay. O, i zaraz Malwa straci flotę. Ale mają tylko 4-3 War Exhaustion. Albo zbijają, albo mi się wolno wbija. War Exhaustion dostajesz w sumie tylko za prowincje, które mają forty. Inne prowincje mało dają do tego tykającego War Exhaustion. Mam tylko dwóch generałów.
Też mam dwóch generałów, a jeszcze do tego króla mam. No ja mam dwóch generałów z królem. Bo mogę mieć jednego generała tylko. Nie, mogę mieć dwóch. What the fuck? Co się zmieniło? A, power projection mi wskoczyło. Okej. Okay. Trzymajmy kciuki za nowego generała. 1-4-4. No cóż. Warto było spróbować. Co marudzisz? Ja marudzę? O, 20 tysięcy samych armat ma Malwa. Ciekawe. Już Malwa już armii nie ma, no oni wyparują. Teraz, w tym momencie, tutaj, biegnij. Zebrał chyba całą swoją armię. Bengal w sensie. 53. I druga niepełna. 53. No i jeszcze jest Huai. Więcej was matka nie miała. Atakujesz w górach. Okej. Okay. Aha, ja muszę kurde zapierdzielać zaś na przez pół wszechświata. Żeby się tu dostać. Ja już na Bengal wbijam. Dobrze, dasz mu jakieś cele, żeby odwrócić jego uwagę. Dobra, teraz wbijam. Nie! Sabato! Przyzwyczaiłem się już, że mam roszczenia. Ty, ja chyba też nie wyłączyłem Sabatonu, ale jeszcze nie miałem żadnej nutki z Sabatonu. Mam The Carolians Prayer. Kiedyś na to mówiłem Player. Masz 99% wojny z Malwą, czemu nie bierzesz pokoju? Bo chcę do ciebie przejść, żeby ci pomóc. Aha, już nie. A nie chcę się, że stoję... 140! What the fuck? Okej. Okay. Jeszcze bijemy się w farmlandach, tak? Będzie ciekawie. 8, wy dojdziecie drugiego. Tydzień będzie przewaga gdzieś 4-1. Auci. Przeżyjemy tu? Może. On ma minus 1 za przekroczenie rzeki. I o dziwo ma gorszego generała ode mnie. Odpieram 60 tysiącami atak 120. Mają okay. Minus 1. Mają minus 1. Ty masz więcej konicy, lepiej oskrzydlasz ich. No. On ma strasznie dużo armat, przez co ja w trakcie show fire'u tracę bardzo dużo. Jeszcze posiłki przysyła. No dobra. Im dłużej w sumie ta bitwa będzie trwać, tym lepiej dla nas, bo on traci po 3000 ludzi dziennie. O, i wygrałeś i zaraz... Wygrałem i oni są zlokowani w ataku. Może będzie squish. Nie, bo druga armia doszła szybciej. Repus, repus, ty graczu. Jak tak możesz? Kultury trochę. Domu nie nauczyli. Dobra, dokonałem tego. Odparłem całą ich armię chyba. Nie, jeszcze idzie kolejne 55 koła. Mi zostało 58 tysięcy ludzi, on ma jeszcze kolejną armię 54. SS upgrade'uje wojsko w tym czasie. Plus jeden merkantylizmu, nice. Wow. Oddali prowincję Nowej Portugalii. Umarło mi tyle ludzi, że te wszystkie armie mogą stać na jednej prowincji i nie mam wyczerpania. Mam 40 tysięcy manpowera na minusie, tak jakby. Że w sensie musi mi uciec 40 tysięcy manpowera, żeby... 7 fort stracili. Właśnie widzę. Och, ta muzyka Sabatonu, jak ja uwielbiam. Ale tak boli. Czy będzie gdzieś multi bez repusa z widzami? Nie wiem, zależy. Co wy beze mnie chcecie? Jak się tego wyrobimy? Raczej się nie wyrobimy, bo zostało Mejos? 100 lat gry. Mejos, dla następne takie pytania banujesz. Nie. Mi się bardzo nie podobają. O, buntownicy wybuchli, ale mają minus 4, więc powinienem wygrać. Gdzie? W Etiopii tam, w okolicy. A, w Etiopii. Atakują cię w górach, akurat... że mają minus 4?
Znaczy minus 2 za to, że w górach i minus 2 za to, że się zdesantowali, się pojawili. Aha, a tam akurat moja armia w tym miejscu stała. Francja podbija Patnę. O! Malwa miała bunt. Dobra, postaraj się skończyć z tym Bengalem jak najszybciej, bo mi się manpower kończy na tych prowincjach stojąc. Wiesz co, nie musisz nawet podbijać prowincji, wystarczy, że pogonisz trochę jego armię. W sensie zbij mu armię, rozwal jeden stack albo dwa stacki, to ja sobie już dam radę sam. Nie będziesz musiał mnie babysitować dalej w tej wojnie. O, nawet cię atakuje. O, nawet zaraz zostanie wpierdziel. No. To niech da mi czas. No nie, malwańscy partykularyści. Mówię, że Malwa miała bunt. Nie słyszałeś? Nie. Oj, Repus, naślę na ciebie Rycha Petru. Na niego wyślesz pana Pieseła Andrzeja. No nie, ile ich tam matka więcej nie miała? No właśnie mówię, 110 nie? Dużo ich, nie? Ale twój jeden stack? Nie, to są dwa staki twoje. Dają radę. Przed Deli zaraz dojdzie jeszcze jeden stack. Jeszcze jakieś... I Francuzi trzema kołami dojdą. Bo samego generała mi tam wysyłają na osiołku. Generał na osiołku. Nie mają 500 zł na dziecko, więcej ich matka nie miała. Dobre. Co ja chcę w tej wojnie od Bengalu? I guess wszystkie moje claimy. Tu nie mam claimu. Tu i tu. A, otomani mają to. Może mi się uda przeciąć na pół. To będzie ciekawe. Ja widziałem takiego kwejka, że ten... że jako, że Leia była drugim dzieckiem, tak, to miała 5 złotych na siebie, no i mieszkała w pałacu. Na pustyni w Tatooine. Też to widziałem dzisiaj. Gej, 77 koła gej stoi w Sadi. Idę chyba resztkę jego armii. Nawróciliśmy coś. Bardzo dobrze. Nawracaj dalej. Na jedyną słuszną wiarę, jaką jest tengryzm. To, że tolerujesz sunizm, to tego nie skomentuję. Tak. Ja go nie toleruję, ja go zasymilowałem. To jest różnica. Technologia, nie zgadnę, administracyjna. Ale punkt... Boże, punkty administracyjne będę musiał wydać na kory. Ja chyba w tej wojnie od Bengalu nic nie chcę, już go powypuszczam inne państwa. Bo ja nigdy nie skończę tej idei administracyjnej. Jak teraz wezmę 500 punktów administracyjnych do skorowania. Serio się posłyszę, mam 100 tysięcy manpowera tylko, jeszcze 20 do odnowienia. Ja mam 26% wojny z nim. Ja was malwo już skończę. Co nie, dopóki nie ma Call for Peace, to nie kończę. No, dłużej podatki wojenne zbierasz z tej wojny. Tak, ale tyle ludzi stracę, bo stoją, bo są. To podziel armię na pół. Porozsuwaj ich. Akurat teraz jestem w tych bogatszych częściach, więc nie mrudzę. Jak będę w tym Changdtanie i w tych okolicach, tam na północy Bengalu. Do Nagi idzie 140-135 koła. Jak złapiesz tą armię i ją rozbijesz, to możesz kończyć tą wojnę. A to jest twoja wojna. No, ale chodzi mi, że możesz wziąć pokój z Bengalem i sobie poradzę już, jeżeli rozbijesz jego armię. O, idzie na mnie?
Jak rozwalisz jeszcze jedną armię, to tchła i ja na niego. Nie! 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 Idę na niego! Idę na jego 50 tysięcy! Co ja zrobiłem? A przynajmniej król tam idzie, oby zginął. Powiedz, że umrzesz w tym czasie. Powiedz mi to, przyrzeknij. Jeszcze idzie 50 tysięcy tego. Francja chyba z nimi już wojnę skończyła. Tak. Czy Repus już zakończył serię z Call of Duty? Cóż, musimy poczekać, aż wróci. Jaką serię w Call of Duty? Nie wiem. K-O-D-U. Z kodu. Przez, a, przez kody. Przez K, nie przez kody C. To... Aha, bo nie widziałeś tego odcinka mego z kodu. No nie. Zrobiłem Custom Nation z kody. Aha. Komitet Obrony Debili. To są głównie takie jednoodcinkowe i coś tak myślę, że planuję jeszcze jedno państwo takie zrobić i wow. To byłoby tyle. Przegrałeś. Wow, 30 tysięcy kontra 120. No, znowu. Bijesz się w dżungli, tak? Masz minus 2 za rzekę i za teren. Teraz się Bohemia bije. Czemu ty... Aha, to była Bohemia. Ja tak patrzę, czemu ty masz tylko 4-4 morale? No nie, koleś od dyscypliny mi zginął. Atakują. Nie, nie mam kolejnego. Atakują stop. Mnie. Nie mam kolejnego od dyscypliny. But. Przebywali wszystkich doradców i zaczekać miesiąc. No już zagraj multi z widzami, please. Co wy macie do tego multi? Czemu? Co nie wy? Co ja? Co się wam we mnie nie podoba? Czym się różni armia Repulsa od filmów? Armia nie jest super. To już było trochę za suche. Dam radę się tu obronić w ogóle? Może? O, jest koleś od dyscypliny plus 3. No jeszcze Deli idzie mi pomóc, dobra. To raczej wygramy. A później w tej wojnie to zrywamy sojusz z Deli, według mnie. No raczej. No się bezużytecznie. Dali się wyrżnąć w paru bitwach, no i starczy. Gej. 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 All in race me, it's my time to rule that land. 15 years I was waiting Boże. To claim the throne. Czy jest jakiś kraj? 8... Rule that last 15 years I've been waiting. Chyba, że po prostu przepnijmy go na pół. Damy radę to zrobić. 46 PiSu plus... On nie jest moim rywalem? Nie, Malwa jest moim rywalem. God damn it. Dobra, to przetnę Bengal na pół i uwolnię tutaj... Znaczy uwolnię, zrobię tutaj client state'a. I będę feedował client state'a cały Bengal. Ja jeszcze nie mam client state'a. Dobra, ale rozwinięcie tej wojny możemy zrobić teraz, bo w sumie już się zgodzą na pokój. I to będzie koniec tego odcinka, bo jest już 34 minuty. Dobra, to kończ, a nie gadaj. Boink. Także dzięki za uwagę, widzimy się następnym razem. Na razie.